coś wyreżyserować, stworzyć coś, z fantazji nawet widzieć scenerię. I z pewnością ja nie potrafiłbym być generałem armii zwycięskiej, no bo nigdy nie byłem żołnierzem, ale dyplomatą na pewno potrafię być. Dokumenty wystawiałem i to ich przekonywało o wielkości. Czuli się bardzo dumnie. W dniu, kiedy im wręczyłem te dokumenty, duży koniak, duża radość, duże gratulacje, duża uciecha. I później pospolity duży ochlaj. Były zaproszenia specjalnie drukowane, robiące wrażenie na kimś, że taki, taki pan ma zaszczyt zaprosić na taki, taki raut, czy na taki, czy inny bankiet. Z samym podpisem konsula generalnego i takie zaproszenie zostawało unikatem, pamiątką. Pytali mnie nieraz, jak wygląda życie tam. Obserwowałem, czytałem. Film, kino, telewizja uczy człowieka. Tak? No, trochę, jeżeli ma się w tym kierunku zainteresowania, można daleko dojść. A fantazja resztę zrobi. Fantazja zrobi resztę. No, powiedziałem na przykład facetowi, że we Wiedniu są bloki, które mają 110 pięter. Ja mieszkam na 95 piętrze. I był przekonany, że tak jest. Mało, zakładał się ze wszystkimi innymi, że jak mu ktoś powiedział, że w Wiedniu nie ma takiego wysokiego budownictwa, to mnie stawiał za autorytet i ja byłem ostatnią wyrocznią w tym słowie. Wystarczyło, żem go wystawił i tak każdy sztywniał, jakby się gipsu nabił. I po raz pierwszy, kiedy stanąłem przed jednym z panów i powiedziałem, że bitte Herr, mein Billet. Podałem. Mówiłem ani nie niemieckim, ani nie polskim językiem. On sobie nie poszedł na to, żeby ze mną rozmawiać obcym językiem. Ja mówiłem polski język, bo ja mówię, umiem polski język mówić, jak potrzeba. Ciężko mi idzie, ale ja się uczył 4 lata na dyplomacji język polski. A jeszcze, ja kocham polskie kobiet, bo one są piękne kobiet. Mnie się podoba polska placówka dyplomatyczna, dlatego ja być na polska placówka dyplomatyczna. No i ten konsul generalny sobie pozwolił zrobić żart, patrzył na nim, przyjmował, reprezentował. Stwarzał powody, pozory bynajmniej stwarzał, że jest wszystko autentyczne. Wszystko się wie. Tak brał, bezsprzecznie, że brał pieniądze. No z uwagi na to, że ta komedia była komedią intratną. Pewnego razu podjechałem pod dom, żeby zjeść obiad, patrzę, stoi, prawda, jakiś gość z brudką i pyta mnie się, czy pan Pluciński Józef? Ja mówię, nie, jestem Sylwester. Aha, Sylwester, a Józef to gdzie? A to mówię, mój ojciec. Koniecznie potrzebuję się z nim, prawda, widzieć, bo mam bardzo ważną sprawę. Jaką? Ja się pytam. A, bo w czasie okupacji ja byłem tam ukrywany właśnie przez tą osobę. No i w tym czasie rzuca się ojcu na szyję i mówi, ojcze, tyś mi życie uratował. No to on się zapali obydwa już w objęcia, prawda, pocałowali się, on zaczął jeszcze płakać. No i w tym czasie, prawda, ojciec się popłakał. No i mówi, za wdzięczność, żeś mi życie uratował, pozostawiam ci, mam konto 9 000 dolarów. W związku z tym robię ci darowiznę, bo wyjeżdżam za granicę. No i teraz trzeba sporządzić, mówi, akt darowizny. Gdzie by to? No to sam polecił, prawda, że jedziemy gdzieś do jakiegoś adwokata, żeby to urzędowo przeszło, prawda, przez bank handlowy i tak dalej. No to rzeczywiście pojechaliśmy. Kiedyśmy wrócili, on mówi, tego samego dnia muszę odjechać z powrotem do Katowic, ze względu na to, że ma tam, prawda, jeszcze w związku z tym wyjazdem, prawda, sprawy takie związane, jak swoich 375 książek zapakować, duży, wielki bagaż. No i rzeczywiście w tym czasie on mi polecił, mówi, Sylwek, czy nie masz coś pieniędzy, bo ja potrzebuję na cło, prawda, ja ci to wszystko, wiesz, wszystko ci to odeślę. No i rzeczywiście ja mu mówię, widzę, że taką robi darowiznę ojcu, to ja w tym czasie niewiele, no nie wiem co z siebie, wszystko bym oddał. Mam 12 tysięcy złotych, szybciutko w domu, bach mu te 20 tysięcy, 12 tysięcy dałem. No i w międzyczasie tak pożyczał. Raz pożyczył na 9 tysięcy, no to niby na te cło, no to ja mu chętnie dałem, bo wiadomo, no przecież taką darowiznę robi ojcu. Potem jak przyjechał w niedzielę, potem mówi, Sylwek, potrzebuję 38 tysięcy, bo mam bardzo duży bagaż, to ja mu też, bo miałem na zakup samochodu, dałem mu też. I dał. Dał mi. Dlaczego mi miał nie dać? Ja mu dałem pełnomocnictwo, ja mu dałem wszystko. Ja mu dałem fikcję. On dał mi pieniądze.
No i potem, jak mu dałem te 38, potem za dzień powiedział, Sylwek, teraz 12 jeszcze potrzebuję, to ja mu jeszcze to, chociaż trudno mi było, ale jeszcze się postarałem mu, prawda. Potem 10, potem już takie drobne, bo już ja nie miałem, już resztę tak z siebie wyciskałem. Potem jeszcze 5 tysięcy dałem mu, potem drugie 5, potem chciał jeszcze 5, to dałem, potem chciał jeszcze, to ja już nie mam, mówię 2, to niech będzie 2, dałem mu te 2. Potem 500 potrzebuję, miałem, co utargowałem, oddałem. Potem jeszcze raz 500, potem 300. Akurat powiedział, że się źle czuję. Pojechał ze mną do lekarza, tam gdzieś na Marszałkowską, mówi 300, daj Sylwek, bo potrzebuję lekarza prywatnego, bo mi tam coś nie wiem, uwiera. No i rzeczywiście w końcu chciał jeszcze, a ja mówię, już nie mam. No słuchaj, może jeszcze cośkolwiek, może masz 500 zł. Mówię, 500 mam, to dałem mu. No i rzeczywiście tu, prawda, czekamy już na ten przydział tego wszystkiego. Przed tym jeszcze ja mówię, no Jacku, ale jak to... A to w ciągu 2 tygodni bank cię zawiadomi, czyli ojca, ale ty jesteś upoważniony do tego i ty będziesz realizował i żebyś miał pieczę nad ojcem. No to rzeczywiście odwiozłem go, pożegnaliśmy się, uścisnęliśmy się, prawda, i poszedł tam, wszedł w teren. I jak wszedł, tak już go nie widziałem przez 2 tygodnie, miesiąc. Zawsze zaglądałem do skrzynki, prawda, może przyszło z banku tam to zawiadomienie o tym przydzieleniu tego konta dla ojca. Niestety. Tydzień, 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące, grudzień, aż 31 grudnia, w same imieniny moje, bo jestem Sylwester, patrzę w życiu Warszawy, ta sama osoba, własnej osobie, prawda, jako wielki oszust i tak dalej. Dopiero się przekonałem, że padłem ofiarą. Matka odebrała telefon od konsula austriackiego. No oczywiście był duży szok w domu, skąd konsul, skąd, prawda, tego typu kontakty. No, pan konsul zapragnął widzieć moją matkę. W związku z tym został zaproszony. On mnie poznał jako tam kolegi, że wyratowałem ze śmierci, że mu dawałem jeść, że to, że tamto, takie różne. Zasugerował moją matkę, że to jest ta osoba, której zawdzięcza życie, której właśnie zawdzięcza swoje istnienie, swoje stanowisko, swoje w ogóle całą swoją egzystencję. Rzucił się na mnie, panie, to pan mnie życie uratował, pan jest taki, taki człowiek. Ja tu chociaż jednego człowieka spotkałem, któremu się potrafię nagrodzić w życiu za swoje życie. No ja mówię, dobrze. No i szokująca propozycja, proszę panów, 9 tysięcy dolarów. Za uratowanie jego życia, prawda, jego osobistości. On mi się chciał tą sumą 6800 dolarów wynagrodzić. On powiedział, że on ma tą sumę, prawda, że jest konsulem i ma tą sumę w banku. No więc on mnie tak to wszystko zapewnia, a sobie myślę, no wszystko jedno, kto poszedł do Warszawy, to chyba za darmo tam tych pieniędzy nie dadzą. A nic, jak to jakieś było. Co innego, gdyby on tam z jakiejś spółdzielni czy z kasy wyciągał te pieniądze, to bym nie brał, ale przez bank. Kiedy mam do czynienia z kimś, kto zagra nieuczciwymi kartami i widzę, że dąży do tego, aby mnie naciąć czy oszukać, o, wtedy... Do dyspozycji mu daje wszystko. Pełne pieniądze, wszystko, co sobie tylko życzy. Dochodzi punkt kulminacyjny, tnę. I wtedy zażądał ode mnie właśnie 120 tysięcy, więc wyciągnął tak nie, po prostu jakoś, ja wiem, niespodziewanie wszystko ode mnie wyciągnął. Znikł jak kamfora, w ogóle nie wiedziałem, gdzie on się obraca, czy wyjechał, czy nie, czy to był konsul, czy nie. Nic właściwie nie wskazywało na to, że może to być postać nieautentyczna.